Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj będzie przekaz Valerii Copponi z Włoch. Przekaz z 11 sierpnia 2021 Orędzie Maryi. Zapraszam Was, kochani, do wysłuchania. Moje drogie dzieci, nigdy nie zostawiam Was samych. W przeciwnym razie ktoś inny uczyniłby Was dziećmi szatana. Nigdy nie oddalaj się od Kościoła Chrystusowego, ponieważ tylko On jest Synem Bożym. W tej chwili jesteście otoczeni tysiącem kościołów, ale zawsze pamiętajcie o tym, co często Wam mówię. Mój Syn Jezus dał się ukrzyżować za Was. Nikt inny nie oddał życia za swoje dzieci. Bóg jest jeden i trójjedyny. Nie ma innego Boga poza Świętą Trójcą. Staram się Wam przypomnieć, że nie ma innego Boga niż Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie wpadajcie w pułapki, które fałszywy Kościół chciałby Wam zaproponować. Jestem z Wami i nie zostawiam Was ani na chwilę, bo wiem dokładnie, co szatan zrobiłby z moimi ukochanymi dziećmi. Kościół w szczególny sposób pamięta ofiarę Chrystusa. Niech msza święta będzie Twoją dumą. Pośpiesz się karmić ciałem Chrystusa, a wtedy nawet diabeł nie będzie miał nic przeciwko Tobie. Często przyjmuj świętą Eucharystię i zapewniam, że nie będziesz miał się czego obawiać. Nadchodzące dni nie będą najlepsze, ale ci, którzy przyjmują ciało mojego Syna, będą chronieni i nie będą mieli nieznośnych pokus. Staraj się żyć w miłości i spokoju. Nie bój się, bo kto jest jak Bóg? Moje dzieci, jesteście bezpieczni w Jego rękach. Módl się i pości, jestem blisko Ciebie i żadne zło nad Tobą nie zwycięży. Błogosławię Cię, Różaniec Święty będzie Twoją bronią. Maryja Święta Dziewica. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego przekazu. No, oczywiście tam niegdzieś w tych przekazach mogą się pojawić małe takie błędy. Akurat ten jest tłumaczony z języka tutaj włoskiego, więc no, gdzieś tam może coś tam się wkraść zawsze, więc za takie małe, drobne błędy gdzieś tam wybaczcie po prostu. Słuchajcie, jeszcze też tak wspomniałem ostatnio, będą też odpowiedzi na pytania i tak dalej. No niebawem pojawią się te odcinki, bo też coraz więcej osób się odzywa na maila i w komentarzach, gdzieś tam w wiadomościach wysyłacie po prostu, tak, i no jest tego bardzo dużo. Oczywiście wszystkie wiadomości odczytuję, postaram się też odpowiedzieć tym osobom, które pisały w dosyć ważnych sprawach, bo no, są bardzo tematy dosyć prywatne i no, wymagałoby tutaj się jakoś ustosunkować do tego. Oczywiście zapraszam tutaj nowe osoby do subskrypcji, do zajrzenia do starszych nagrań i do usłyszenia, kochani, już niebawem.